Hej, witam się ponownie na moim kanale. Przychodzę dzisiaj do Was z haulem. Więc może bez zbędnego owijania przejdźmy teraz do rzeczy. Jest to taki haul częściowo kosmetyczno, taki bardziej pielęgnacyjno, ubraniowo jakiś tam w sumie. Więc może przejdźmy od razu do rzeczy. Pierwsze co to się zaopatrzyłam w patyczki firmy All Inner Silky Touch, nie jak to się czyta. Są to papierowe patyczki. Z jednej strony są takie normalne, cieniutkie, z drugiej strony są nacinane. Kupiłam sobie dwa opakowania. Jedno opakowanie kosztowało 3,49. Kupiłam akurat jak byłam w Radomiu na zakupach ostatnio, właśnie wczoraj, bo u mnie w Rossmanie ich nie było. Kupiłam je z polecenia Agaty Bieleckiej chyba, na Agublog chyba, tak mi się wydaje. Ona je u siebie bardzo zachwala i postanowiłam je też wypróbować od tych standardowych wyciętych, bo są zdecydowanie drobniejsze i wydaje mi się, że będą fajniejsze. No i nie będą się tak rozczapierzały podczas użytkowania, więc kupiłam sobie dwa opakowania. Zakupiłam sobie również trzy rodzaje różnych chusteczek nawilżających. Pierwsze to są Carex Sensitive Soft Cleaning Wipes, 10 chusteczek, to są te antybakteryjne. I one kosztowały 3,59, przepraszam, poprawię się, ale jest mi niewygodnie. Kupiłam sobie, żeby mieć tak awaryjnie właśnie, gdyby potrzeba było ręce wytrzeć czy cokolwiek. Awaryjnie po prostu, żeby były. Drugie, które kupiłam, to są Venus. 15 delikatnych chusteczek do makijażu, bez alkoholu, fizjologiczne pH, testowane dermatologicznie i mikrobiologicznie. To sobie kupiłam, bo nigdy nie wiadomo, czy jak gdzieś, nie wiem, się leci samolotem, trzeba zmyć makijaż awaryjnie, żeby mieć. Ale nawet czasami w podróży trzeba coś poprawić, czy na jakiejś imprezie jesteśmy, coś nam się rozmarza, chcemy sobie coś poprawić delikatnie, załóżmy wytrzeć taką chusteczką, a potem nanieść produkt od nowa. I te chusteczki kosztowały 2,99 oraz Face Cell Intimi. Jest to 15 chusteczek do higieny intymnej. Takie chusteczki też czasami się przydają warto je mieć ze sobą w torebce, dlatego też sobie postanowiłam je zakupić, żeby awaryjnie mieć i kosztowały również 2,99. To by było tyle, jeśli chodzi o Rossmana. Kupiłam sobie również w Radomiu w galerii jest takie stoisko. Gdzie są różne produkty do włosów, do paznokci, mają bardzo dużo rzeczy z semilaka, praktycznie chyba wszystko. Przepraszam, basta, coś mi tu pika Instagram. I kupiłam sobie dwie rzeczy. Jedną to jest taki dozownik do płynów. Kupiłam sobie, już widziałyście go u mnie w holu. Kupiłam go w jakiejś wtedy drogerii, ale się nie domykał i bałam się, że będzie mi się otwierał, więc kupiłam sobie taki pojemniczek właśnie jeszcze z semilaka. Tylko że akurat ja sobie wzięłam z niebieską nakrętką, bo jeszcze z różową i kosztował on 6 zł. Oraz dokupiłam sobie jeden pilniczek z semilaka o gradacji 100 na 180 i kosztował 5 zł, więc sobie to dokupiłam na tym stoisku. Odwiedziłam również naturę. Na razie przechodziłam Wam od takich kosmetycznych rzeczy bardziej. I zaraz Wam pokażę, co ja tutaj miałam. I tak, kupiłam sobie taką zwykłą gąbkę do kąpieli za zawrotną cenę 4,69, w której mam opakowanie, bo już znajduje się w toalecie. Kupiłam sobie taki krem do rąk z firmy Visplantis. Nie wiem, to jest do rąk i paznokci, namadzający filtrat ze śluzu ślimaka, dlatego go kupiłam. I plus oliwka i witamina A, B5 i E. I on był niedrogi, bo on kosztował 4,99. No i tak stwierdziłam, że sobie go kupię do torebki czy coś. Mam jeszcze kilka kremów do zużycia, ale chcę też wypróbować tego, tym bardziej, że moje dłonie ostatnio płaczą, więc myślę, że może być fajne. Nie wiem, czy widzicie go dokładnie. Kupiłam sobie również Koba, ponieważ była promocja. Tak. I tylko to nie jest ta pomadka z tych standardowych matowych, bo to jest Matte Lip Stain. A tamta się nazywa jakoś inaczej. Kobo mat, nie wiem, jakoś wiem, że inaczej, inny w ogóle napis był na nich. Not Transfer Liquid Lipstick. Ciekawe, czy Not Transfer. Ogólnie jak ją sobie próbowałam na ręku, to tak szybko wcale nie zastyga i powiem Wam szczerze, że taki daje bardzo lekki kolor. Więc nie wiem, czy nie trzeba jej nakładać więcej jak jedną warstwę. Ja mam w kolorze 503 Pinky Nude. O. To Wam pokażę z przodu, ten napis jak wygląda. Kolor prezentuje się tak. Ogólnie jestem od lampy prawie 2 metry, więc wybaczcie, ale takie zbliżenie mogę Wam zrobić maksymalne w tej chwili. Taki ładny nudziak, pudrowy róż taki, naprawdę.
i stwierdziłam, że będzie mi pasował i sobie go wybrałam na próbę. A ja normalnie był za 14,99, a tu zapłaciłam 8,99 za niego na promocji, bo była promocja na Kobo. Kupiłam sobie również z promocji zestaw trzech gumeczek Invisibubble w kolorze Forbidden Fruit. To jest taki ładny miętowy odcień. Właśnie chciałam bezbarwne, ale nie były na promocji, a były te jakieś koralowe, pomarańczowe, więc sobie wzięłam takie. I za te trzy sztuki zapłaciłam 10 zł, dlatego się skusiłam, bo moje już się rozciągnęły i nawet po wyrzuceniu w gorącą wodę już się tak nie obkurczają. Dlatego stwierdziłam, że sobie dokupię. A co, takie wiosenne, pastelowe kolory. Trzeba przywołać wiosnę. I jeszcze jedna rzecz, którą kupiłam, jest to Elbiotica Biowax z witaminą A plus E, serum wzmacniające do włosów. I stwierdziłam, że sobie je wypróbuję, jak je zobaczyłam na półce. Nie planowałam go kupić. To serum kosztowało 11,99. Ogólnie moje włosy ostatnio są w takim mieszanym stanie. Dzisiaj akurat wyglądają w miarę fajnie. Używałam tej ampułki z Pantene, która była w którymś Big Lossy i jest zadziwiająco ładnie wyglądają w tej chwili. Dzisiaj po tej ampułce właśnie. Ale przeważnie nie wyglądają tak ładnie, więc stwierdziłam, że potrzeba im, tym bardziej, że będę ich niedługo farbować i będę przeciągać sobie znów ombre wyżej, zdecydowanie wyżej, więc będą na pewno potem przesuszone, bo ja odbarwiam włosy kolorowym rozjaśniaczem, ale kolorowym, co odbarwia na rudo od razu i trzeba potem nakładać farbę, ale mimo wszystko to jest nadal rozjaśniacz, więc kupiłam sobie to serum i będę je testować. Nie wiem, czy teraz, czy po farbowaniu, zobaczymy. Jest w takiej małej właśnie buteleczce z pompką. Nawet jeszcze, szczerze mówiąc, nie otwierałam, bo na zakupach byłam wczoraj i wczoraj je kupiłam. O, w takiej małej tubeczce jest. No. Więc będę testować, będę używać. Za jakiś czas pewnie się o nim wypowiem, albo w bublach, albo w denku. Zobaczymy. I to było tyle, jeśli chodzi o naturę. Byłam również w Castoramie, ale nie pokażę wam, co kupiłam, bo w sumie kupiłam takie mało kobiece rzeczy, typu pistolet do kleju na ciepło, wkłady kleju na ciepło, żaluzje aluminiowe do samochodu, klej butapen i klej uniwersalny, tak? W większości wszystko kupiłam do swojego użytku. Częściowo na współkę z tatą, ale ja też tego używam. I żarówkę LED o wejściu E27. I o mocy 3,2 W. Do toaletki, jak wiecie, już 4 kupiłam z firmy Dial, jakoś tak, w Castoramie. I jedna taka żarówka kosztuje 8,68. Dlaczego wam o tym mówię? Bo wcześniej kupiłam 4, tylko o mocy 5,5 W i są dosyć mocne, więc postanowiłam i kupiłam wtedy 4. A ponieważ mam w sumie 8 żarówek, stwierdziłam, że teraz kolejne 4 dokupię, ale delikatniejsze, żeby nie było tak mocne światło, bo jednak ciężko jest tak w takim świetle długo siedzieć, jak się maluje przez 1,5 godziny, tak? Jak makijaż zbyt przyjemnie idzie. Więc kupiłam je słabsze i ładnie współgrają z tamtymi, wielkościowo są identyczne rozmiarami zewnętrznymi, więc to nie przeszkadza. Tyle, że mocą się różnią, no i ceną, bo tamte kosztowały 9,98, a te 8,68, tak? No więc kupiłam 4 te żaróweczki, standardowe LED, ale szczerze mówiąc nawet pudełka mam gdzieś już od nich schowane, więc wam je pokażę. O, i widzicie, i zaschła już ta pomadka praktycznie na mat. A, jeszcze nie do końca zaschła, bo jeszcze nie jest nos transfer. No i kupiłam jeszcze dwie rzeczy, z Cropa i z New Yorkera. Pojechałam z zamierzeniem kupić na sobie jakiejś fajnej materiałowej, takiej cieplejszej jak na teraz sukienki. Mam tylko dwie takie. I postanowiłam kupić jeszcze, mówię, z jedną, ze dwie. Mówię, może coś fajnego się trafi, a chętnie bym zaczęła chodzić w takie nawet do pracy. Więc chciałam kupić i tym bardziej, że klientka mi mówiła, że właśnie w sklepie Kery kupiła sobie po 25 zł, po 30 takie sukienki. Byłam, nic mi nie pasowało. Jedną przymierzyłam, ale w biuście pod pachami wyglądała, jakbym miała kilka rozmiarów biustu za mało, mimo że to był mój rozmiar. Więc niestety nie kupiłam. No to kupiłam sobie w New Yorkerze i w Cropie rzeczy, o których nie planowałam. A mianowicie w New Yorkerze kupiłam sobie takie oto spodnie, których dużo osób nienawidzi. Są to dresy oczywiście rozciągliwe, z tym takim niskim krokiem za kolano. I ja sobie kupiłam w rozmiarze L, żeby były luźniejsze, bo obawiałam się, że mogą być za ciasne, więc przeważnie kupuję M-ki, ale teraz kupiłam L-ki, tym bardziej, że one w pasie będą na pewno dobre, a w biodrach, a tutaj wolę, żeby były jednak luźniejsze w nogawkach i w kroku, czy w krokole i tak będą luźne. Powiem szczerze, że ja sama osobiście też nie przypadam za tego typu spodniami,
Ale mam zamiar wrócić na Zumbę i stwierdziłam, że sobie chcę kupić jakieś takie dresiki, bo moje dwie pary dresów, które mam, musiałam w jakiś sposób albo pastą do butów ubrudzić, albo czymś innym, czym się nie chcę sprać. Więc musiałam sobie coś kupić. Więc stwierdziłam, że takie spodnie będą dobre. Wiadomo, ale mi się nie podobają. Umówmy się. Ja je kupiłam do ćwiczeń. Dla mnie nie jest ważne, w co jestem ubrana do ćwiczeń. Ja idę ćwiczyć. Nawet na takie zajęcia, czyli na zajęcia grupowe, czy sama. Ja idę ćwiczyć, a nie na pokaz mody. Więc mi ma być wygodnie, mają być to dresy i tyle. Jak one wyglądają? Mogą być i w panterkę, mi to nie przeszkadza. Byle mi się w nich wygodnie ćwiczyło, wiadomo, nie w jeansach, tak? I tyle, no. I te spodnie piękne z tym... Zapłaciłam za nie 12,95, czyli 13 zł. Dlatego je kupiłam. A materiał, powiem wam szczerze, w dotyku jest fajny, nie wiem ile prań wytrzyma, ale jak na razie jest bardzo przyjemny w dotyku. To generalnie, to nawet jak bluzki z New Yorkera kupuję, to nie są tragiczne, ileś tam prań wytrzymują. A za 13 zł to wiecie, można częściej wymieniać. I kupiłam bluzeczkę, której nie planowałam. Dlaczego? Dlatego, że ona jest na lato. W kropie. I jest to taka fajna, ala koszulowa bluzeczka. O, pokażę wam ją tak. Z kołnierzykiem, zapinana na guziki tu z przodu. Z bardzo takiego, jak widzicie, prześwitującego materiału, że mnie prawie widać przez niego. Taka brzoskwiniowa. Czarne serduszka. Tak, taki walentynkowy klimat, ale bluzka letnia. I na dole ma takie fifroki. Zaraz wam pokażę. O, takie fifroki, jak ja to mówię. Żeby ją zawiązać sobie na dole. Jest dosyć krótka, więc fajnie będzie wyglądała do spodni z wysokim stanem. Na lato, do krótkich. Ale myślę, że do zwykłych też, jak ktoś lubi pokazać trochę brzuszka albo na jakąś plażę, to też będzie fajna. I właśnie, żeby ją zawiązać, taka luźna. Dopasowana jest w biuście i tak dalej. No naprawdę fajna i też kupiłam w swoim rozmiarze M. Ale jest taka akurat, jak ktoś woli, nie lubi takich dopasowanych koszulowych, tylko coś luźniejszego, no to wtedy proponuję, jeśli gdzieś ją uchodzicie, wziąć rozmiar większą. Ale naprawdę fajna bluzka, tym bardziej, że ona normalnie była za 49,99, potem była za 30, potem za 29,99. Oczywiście ta końcówka wszędzie jest ta sama. Aż tu ostatnia cena jest 19,99, a ponieważ był jeszcze rabat od rabatu w sklepie, zapłaciłam za nią 11,99, więc 12 zł za taką bluzeczkę nową, nieużywaną. Więc uważam, że to jest w miarę dobra cena. I generalnie tak to wygląda. Mam jeszcze jakąś tam bluzkę koszulową, którą kupiłam w używanych rzeczach za 5 zł chyba, flanelową. Ale nie wiem, czy mi się... Nie, sięgnę wam po nią i wam ją pokażę. Zatem, mówię, taka koszula w kratę. Szaro-biało, ciemno-szary, ciemny szary z jasnym szarem, z czerwonym i z białym, takim beżowym. Fajna taka, zapinana na, nie na guziki, tylko na takie zatrzaski, wiecie. Takie kliki. Jak są nieraz przy portfelach i tak dalej. I wykończona takim ładnym kamyczkiem. Oczywiście rękawek można podwinąć, można go tutaj przypiąć. Też właśnie jest zrobione nie na guzik wszystko, tylko ten pasek się też przypina, żeby go skrócić. I plus po bokach tu ma takie też do skrócenia zrobione zapinki. Fajna, naprawdę fajna koszula i za 5 zł. Niezniszczona w ogóle. No, to było dla tyle, jeśli chodzi o ten haul. Nic więcej tutaj nie mam. Nie wiedziałam, czego wam nagrywać dzisiaj, bo jeszcze czekam na zamówienie z Minty Shopu, które przyjdzie dzisiaj z poniedziałka, przyjdzie w środę albo w czwartek. Czy sklep pisał, że w czwartek, więc pewnie tak będzie. I miałam poczekać, żeby wam razem pokazać, bo tam będzie tylko dwa produkty. Tak jak wam mówiłam chyba w holu, czy w... tak jak wam mówiłam już na vlogu, ale nie wiem, czy vlog będzie przed tym filmem, czy po nim. Pewnie po nim raczej. Więc jeszcze nie słyszałyście o tym, więc powiem wam dokładnie w vlogu. Czy nie mówiłam wam dokładnie, co tam przyjdzie, bo chcę wam to później pokazać, więc nie chciałam psuć takiego surprise'a dla was. No, więc wygląda tak. No, ale w końcu stwierdziłam, że nie będę czekać z tymi rzeczami tak wszystkimi składowanymi przy toaletce na pufie jeszcze prawie tam kilka dni, tym bardziej, że nie wiem, czy czwartek będę miała wolny i czy będę nagrywać coś, bo jeśli będzie wolny, no to nagram jakieś filmiki, tak? A jeśli się okaże, że nie będę miała wolnego, no to nie będę miała kiedy po pracy. Więc znów cały tydzień do następnego poniedziałku musiałabym je składować. Dlatego też postanowiłam, że nagram ten haul, a z tamtym ewentualnie nagram jakiś test albo coś. I wam zaprezentuję już w użyciu. No.
Więc to by było na tyle, się rozgadałam. Jeśli filmik Wam się podobał, dawajcie kciuki do góry. Zapraszam do oglądania kolejnych filmów na mojego Instagrama, na Facebooka. No i cóż, subskrybujcie kanał, jeśli Wam się podoba, bo czasami po liczbie oglądalności po niektórych filmach widzę, że jest Was więcej niż subskrypcji i po łap i tak dalej. Ale no. Więc jeśli chcecie być na bieżąco informowani o nowych filmach, klikajcie subskrybuj. No i cóż, zapraszam do oglądania kolejnych moich filmów. Także trzymajcie się ciepłutko, pa pa!